pracy dla funduszu miała przyjąć korzyści majątkowe. Drugą podejrzaną w tej sprawie jest dyrektorka sprzedaży dużej firmy farmaceutycznej. Te kobiety zostały zatrzymane przez CBA i przesłuchane przez prokuratora. Przyznały się do winy i zawnioskowały o dobrowolne poddanie się karze. To są wiadomości Radia Vox FM. Były prezydent Ukrainy z rosyjskim obywatelstwem obalony w lutym Wiktor Janukowicz dostał obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Miał je nadać tajnym dekretem prezydent Rosji Władimir Putin, tak twierdzi doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Janukowicz jest ścigany listem gończym. Władze Ukrainy zarzucają mu nadużycie władzy i chcą pociągnąć do odpowiedzialności za śmierć ludzi podczas wydarzeń na kijowskim Majdanie. Opakowania na kosmetyki dostosowane do potrzeb osób niewidomych. To pomysł studentki Uniwersytetu Artystycznego z Poznania. Dzięki specjalnej formie pojemników niewidomy będzie wiedział, czy bierze do ręki szampon, czy odżywkę. Tak, czy marynkierzy znalazły się za nas? Faktura opakowania. Przekazujemy informacje nie poprzez ale poprzez fakturę. Czyli w momencie zlecenia to osoba już wie, co znajduje się w środku, nie musi szukać napisu. Mówiła Julia Grochal, pomysłodawczyni opakowania dla niewidomych. Projekt trafi teraz do bazy ofert Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej. Wiadomości Vox FM. Do usłyszenia także na voxfm.pl. Sponsorem programu jest producent czekolwiek sztucznego na Polska Północna i centralna z niewielką ilością chmur i ze swoimi przejaśnieniami. Im bardziej na południowy wschód, tym chmur więcej. Deszcz w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr porywa do 25 km na godzinę, więc tych słabszych. Ciśnienie 1029 hektopaskali i nareszcie spada. Wiatr korzystny, temperatury od 11 stopni w Tatrach do 18 w Zielonej Górze. Reszta będzie pomiędzy tymi wartościami.